Szanowni Państwo, udało nam się dzisiaj dojść do końca długiej drogi i efektem zakończenia tych naszych działań jest podpisanie umowy z Instytutem Zootechniki w Krakowie. Umowa jest oczywiście tylko papierem, ale w ślad za tą umową nastąpią działania. Działania, które są bardzo na czasie i związane są z tak zwaną gospodarką o obiegu zamkniętym, jak również mamy zamiar rozpocząć badania w zakresie monitorowania parametrów życia stada. To są bardzo takie ciekawe zagadnienia i tak jak powiedziałem, chcemy się temu poświęcić jako projekty badawcze. My jako przedstawiciele Instytutu Zootechniki ogromnie cieszymy się z możliwości współpracy z naukowcami z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wierzymy, że ta współpraca przyniesie bardzo wiele dobrych doświadczeń. Uważamy, że będziemy mogli bardziej skutecznie walczyć o nowe finansowania w różnych projektach, opracowywać innowacyjne technologie, a także skoncentrować się na tematach związanych z produkcją biogazu rolniczego. Myślę, że to będzie bardzo owocna współpraca. W ramach współpracy proponujemy uczestniczenie studentów w praktykach w biogazowni celem zapoznania się z technologią produkcji gazu, jak również umożliwienia studentom sprawdzenia działania innowacyjnych, nowych mierników gazu. Studenci będą mieli możliwość poznania praktyk stosowanych na fermach w celu lepszej kontroli stada na podstawie zapisów z różnego rodzaju mierników.